Witam was, z tej strony Gali, mamy lądowanie. Jestem fajnie, bo będzie troszkę więcej surowców z drugiej strony, no zobaczymy jak nam pójdzie. Skład wystawiamy bardzo rezerwowy. Nie wiem czy nie za bardzo rezerwowym. Faktycznie nie ma tutaj dobrych, patrzcie, sami najwyżsi w stopniem to są porucznicy. Tak, nawet nie, to są chyba sierżanci. Mam się, czy to nie za słabo jest. To jest lądowanie, to nie jest rozbity myśliwiec. Dobra, może weźmy, usuńmy White z tej drużyny i dajmy sobie zamiast White żółtka. Mimo wszystko jednak tak sobie myślę, że to jest lądowanie. Jakbym go rozbił, to wtedy by była może jedna grupka plus outsider, ale jeżeli to jest lądowanie, to może być nas. Nie, kurde, 11, co oni mogą zrobić? Fakt, że mogą być tam jakieś cyberdyski, ale to tam jeden cyberdysk, czy nawet dwa cyberdyski, to przecież nie jest problem. Ale na wszelki wypadek, żółtek, pójdziesz na tę misję, żeby nie było jakichś niespodzianek. No dobra. Ruszamy. Czasem. No i dobrze. Chciałbym się pół godzinki uwinąć. No, zobaczymy. Wrócił Devil Dog. Dropship has arrived. Devil Dog wrócił nam. We're moving into Argentina next. The threat there seems to be the most pressing. We've tracked the UFO landing site to an isolated location in the countryside. We should move in and secure the site before the aliens have time to regroup. No dobra. Lasek dzień. Ci obsesje zaczynają być coraz bardziej uważni. W ciągu dnia nawet nam wyskakują. Okej. Okej, lądujemy. This is Big Sky. We're in position near the enemy LZ. Strike one is ready to move on your orders. I read you, Big Sky. This was a landing, not a crash. So expect heavy resistance. Okej, heavy resistance. No to żółtek tu. Na razie nic. Żmisiek. Ruszam. Ławca tu. Wojtek Piątek. Czyli do góry nigdzie, do góry nie możesz się ruszyć. Okej. W drodze. Misiek tutaj. Na razie cichutko. Z ochotą. Tu. Okej. I tak nie będziesz mógł strzelać, więc możesz chodź co pełną osłonę. Tylko proszę cię, nic nie wypacz. Okej. Jakby cię wypaczył, to by się zrobiło troszkę niefajnie. Co to jest? Tu jest ławca. Z ochotą. Aha, to był chowek, tak? No dobrze. Ty na pewno Steading Weapon, a cała reszta może Overwatch. O, idą Seekery, tak? O, żółte, to tak słabo. Dobra, jeden Seeker rozwalony. Wow! Ile ten Seeker ma życia? Co on taki silny? Cel nadal stoi! Dobra, troszkę zmisowaliście, ale i tak ślicznie to wyszło. Teraz tak. Tego silniejszego chciałbym zobaczyć. Co on to jest? Co on ma? Holo targeting, rapid reaction, latanie, gunslingera, a może ten jego, ten to widocznie to jest stealth, czyli cień. I duszenie. Ale ma jeszcze bonus. Offensive bonus against enemies low ground. Czyli aha, że jest w powietrzu. I... aha, czyli dodatkowy bonus do tego, że jest w powietrzu. A
Ale skąd on ma tak dużo jest życia? Nie wiem, Wojtek Piątek, ściągnij go. 66, ściągnij tego. To tylko dlatego, że... Kurde, nie trafiłeś. Że chciałbym, żebyś awansował. Obe chciałbym, żebyś awansował. Więc się pozbądź jednego z nich. Dobrze. Cel zlikwidowany. I jeszcze raz możesz strzelić Papa Bear, myślałem, że strzeli. Wiewiórka nie wiem, czy jest przed awansem, czy nie jest. Misiek. Tutaj na pewno przyładuję. 44%. Dobra, wiewióra, spróbuj do niego. Okej. Okej. Już nie będzie szkoda. Tutaj Overwatch. Idę. Na razie tutaj Overwatch. To jest broń w pogotowiu. Tutaj Overwatch. Overwatch. Czy coś nam wyskoczy? Mutony słyszałem. No dobra. Nie ma sprawy. Idziemy dalej. Tutaj nic nie widzę. Tam chyba statek. Ciekawe, gdzie jest melt. W ogóle, ja w ostatnim odcinku dostałem jakiś melt. Tak wam mówiłem, że może dostałem jakiś melt, ale tak naprawdę to nie, nawet tego nie sprawdziłem. Ruszam do celu. Okej. Okay. Szkoda, że Wojtek Piątek nie załatwił go. Idę. Zawsze to może awans by dostał. I'm on the move. Tak jest, dowódco. Tutaj Overwatch. Broń pogotowiu. Żółtek niech przeładuje. Mogę sypać dalej. I Chowek niech przeładuje. Przyjąłem. Ty na razie tutaj. A snajper niech sobie weźmie Overwatcha. Tutaj przeładujemy. A reszta na Overwatch. W sumie 5 Overwatchy. A raczej nic nie wyskoczy nam teraz. Co to za dźwięk? A, tu jest melt. Jest melt. Już się za to biorę. Zbliżmy się. Okej. Okay. Tam jest statek. Melt gdzieś w tą stronę było słychać. Ale jak widzę na złączonym obrazku, musi być piekielnie daleko, że tego nie widać. Heading there now. Żółtek tu. No, tu możemy coś wypatrzeć, więc zobaczymy. A, nic. Jestem w drodze. Tutaj. Mój ganarek na razie tutaj. Już się za to biorę. Tutaj. Ławca koło ciebie. A mój snajper na razie tutaj. Okej, Overwatch. Ty musisz przeładować. Overwatch. Dobra, Overwatch. O, jednak coś wychodzi. Floaterki i Muton. Szkoda, że nie mam rakiety. No szkoda. Ale wiecie co? Może on wyskoczy do nas. Czy nie? Tutaj jak podejdzie, to pewnie go wypaczę. W drodze! Ruszmy się tutaj. Nie ma problemu. Tutaj. Steading weapon. A reszta na Overwatch i liczymy na to, że oni się do nas nadzieją. Będą biegli w naszą stronę i się nadzieją na nasze Overwatche. Chyba coś słyszałem. Mam tu kontakt! No właśnie. O, bez Ejka. Nawet nie jest Newton. Dwa trafione. Cel nie został trafiony. Ale ten bez Ejka trochę mnie martwi. Ach, kurde. Niedobre były te Overwatcha. On powiedział, że słabe. Czy dorzucisz tam granata? Dorzucisz. To walni. Mam nadzieję, że ten bezejkar nas trochę nie postraszy. Że nam nie przestraszy nikogo. Dobra, teraz robimy to tak.
Strzel do tego Berserkera. Żółtka raczej mnie nie powinien zastraszyć. I Overwatch. Łowca też Overwatcha, proszę. Tego nie widzisz, tak? Ewa 84 i 79. No spróbuj. Dwa Overwatcha teraz powinny na niego pójść. No właśnie. Raz i jeszcze drugi. Drugi nietrafiony, czyli misiek już drugiego Overwatcha nie będzie miał niestety. Okej. 93% na niego, ładnie. Ty go nie widzisz. Czy snajper go bije? No, może go nawet zabijesz. Nie, to żółtego dobije. Nie przejmujcie się, żółtego dobije. Nie! Dokładnie. Żółtego zabił. Teraz tak, trzeba dopaść tamtego. Ktoś go tutaj widział. Ty go widzisz i masz holo targeting, więc spróbuj do niego. A, zabijesz. Dobra, a tutaj Overwatch. Czy tam jeszcze na dole ktoś jest? Chyba nie. Overwatch. Dwa Overwatcha tylko. Wojtuś nam spanikował. Okej, przechodzimy. Może zbliżmy się. Jestem w drodze. Gdzie ten meld jest? O dobra, no nie widzę tego meldu. Ale musimy iść dalej, bo trzeba. On the move! A, trochę trzeba przeładować też. Już się za to biorę. Tam są outsiderzy. Outsider jest widzę środku. Nieprzyjaciół. Aż kurde. No to niedobrze. To bym powiedział, że się bardzo nawet niedobrze zrobiło. Nie widzisz gnoja. Oh, fuck. Handshake. Czuję, że będziemy mieli obrażenia jakieś w tej turze. No, dobra. Okej. 30% zaledwie. Tego nie widzisz. Następnym razem cię dorwę! Żółtek go widzi, ale. A co on w ogóle ma za umiejętności? Oportunista. Automatyczny Overwatch po strzale. I regeneracja. Jest naznaczony holotargetingiem. Nie jest pokazane, ile ma ataku. Dobra, na pewno suppression. Zaprowadzę mobia! Żółtek musi przeładować. Tutaj Overwatch. Tutaj za pełną osłonę. Overwatch. Ty tutaj do góry. Aha, stąd chyba akurat. A będziesz go widział. Dobrze. Ty już strzelałeś, tu jest panika. Czy można Overwatch? Nie mogę Overwatcha. No to sobie kucnij. To sobie kucnij. Co ten, co on zrobi? Hunker down. No dobrze. 10% żółtek. Trochę mało. Robi się. Stąd będziesz go widział. Flankujesz go, więc nawet jego hunker down nie powinno mu za dużo pomóc. Ciekawe, czy stracił ten hunker down. Nie, nadal jest kucnięty. Snajper go nie widzi. To ty go zapraśni. Nie no, chyba tamten i tak tamten hole targetnik był jeszcze aktywny. No tak podbiegnij do niego trochę bliżej. Czy stąd będzie miał większe szanse? 39%.
Niestety nic. The target remains. Wiewiórka tutaj i spróbuję do niego rzucić granata. Nie wiem, czy jest w stanie go zabić, ale może. 5 obrażeń. Jest saperem. Kurde. Czy ktoś go tam będzie mógł flankować? Ewa raczej nie będzie go mogła flankować, za czym jakieś szanse w ogóle nie? Zerowe. Wojtek. Wojtek tutaj. Ty masz 10%. Ale można zrobić tak, że tutaj Overwatch i spróbuj go wypłoszyć. 40%. No, spinaj po ślady. Nic. Overwatch. A. Jecha. Piękny szał. Niestety Wojtuś nie zabił nikogo w piątek, czyli nie dostanie awansu. Chowek to zabił. Też chyba nie. Ale powiem wam, że ta misja poszła nawet sprawnie. Cenne Eloisy nam wpadną. Proszę, express my gratitude to our troops, commander. Włosy awansował. Sprint poproszę. Hu, 15. Ładnie. Disabling shot. Ile mam snajperów z disabling shot? Ile mam snajperów tych drugich? Aha, nie, to jest Wojtuś. Reaper, the XCOM grants 2 Aquaflower Charge. Czyli na dolar Aquaflowery dają 2 więcej do naprawy. Separation czy nie? No, wrzeźniemy sobie Rangera. Jakoś lubię tego Rangera. Trzeba se, bardzo, bardzo, bardzo miło. Było się bez ofiar. Coś mi się kończy, jakieś zadanie w Azji, co oni tam w tej Azji chcieli. Wszystko mogę wykonać, ale nie wszystko za bardzo chcę wykonać. To jest ta Azja? Nie, to nie jest Azja. 41 za ten. O, meldu nam przybyło trochę, czyli musieliśmy w ostatnim się zdobyć meldu. To też nie chciałbym. China. Może to w China się kończy pewnie. Tak, 0 dni. Czy to już jest na godzinę do końca. Nie. 28. O, spolo mamy meldu. Laser Cannon 91. Zastanawiam się, czy nie zrobić sobie tego. Czekajcie. Co ty miałem zrobić? Czekajcie, po kolei. Aquaflower. To są bronie. Laser. To jest strzelba. To jest pistolet. O, to sobie chciałem zrobić. 10 krystalidów. Dużo. 20 elojów. Nie. To na razie nie będziemy tego robili. Wolę sobie zrobić te laser kanony. Możemy jedną już zamówić. Tylko za co? Co można by było sprzedać? Meld jest cenny. Może trochę sprzedajmy do 80, to jest 50. Nie, to za dużo. Ja potrzebuję. No nawet jedną mniej mogę sprzedać. Ile ten odcinek drugi? On już jest? 20 minut. Luzik. Ciekawe, jeszcze potrwa. A, laser cannon. 10 elojów. Kurde, te eloje to mi schodzą. Midiet. Bardzo wysoko w Azji, a ja nie mam tutaj żadnych myśliwców, więc prawdopodobnie stracę jednego satelitę. I kurde, stracę bonus. No trudno. Newtony za kolejnego żołnierza.
Kurde, ale mi to jest potrzebne. No ale miałem Wojtka Gryko dołączyć, to bierzemy. Mam nadzieję, że to Wojtek Gryko, a nie kolejna kobieta w naszym składzie. Nie żebym miał coś do kobiety, ale nie mam za dużo pomysłów, kto to mógłby być. Czemu nie mogę sobie płci wybrać? Krater. Dobra. No, krater, dobra, niech zostanie. Jest! Załatwione. Okej, okay, Sara, dołączasz do nas. Witam cię, choć... Choć się walałbym, żeby był kimś innym. Potrzebujemy Wojtka Gryko. O, rakietiera potrzebujemy, to przynajmniej tyle. Przynajmniej tyle. Tu masz mało tego. To i to daje, widzę, że do celności. Rapid reaction. To też da ci do celności. W sumie już... Wiem, że dwa razy suppression dostaniesz. Ale to daje jej do celności, więc już ma 76. I tak nie będziesz naszym głównym żołnierzem. Musiałoby się naprawdę katastrofa stać, że musielibyśmy stracić praktycznie 3 zespoły. Albo musiałabyś tak szybko awansować, w co wątpię. Bo nie będziesz miała na tyle okazji, żeby chodzić na misję. Kolor mundurku. Ty jesteś rakietier. To zrobimy ci ten zielony. Okej. Okay. Czyli na razie nie mogę liczyć na te... Commander, we've lost some of our satellite coverage. We are now unable to detect any UFO contacts in that area. No właśnie, tego się bałem. Ale trudno. Kolejny. Kurde, nie mam... Nie muszę, że kolejny satelit dostatę. Na szczęście nie. Stany Zjednoczone? To już jest jestem praktycznie na 100% pewny, że atakują nam na bazę. A nie, to jest Kanada. Czekajcie, Kanada. To w Kanadzie nie mogą nas atakować na naszą bazę. Ale podchodzą do lądowania. Więc szanse na to, że nas atakują na bazę są blisko 90%. Na pewno trzeba nagrać save'a. I powiem wam, że nawet jeżeli bym tę misję przegrał, to na pewno zagramy, włączymy autosave'a, to jestem pewny. Pytanie tylko takie, czy... W ogóle tego autosave'a trzeba było nagrać po uzbrojeniu żołnierzy. Jeżeli przegramy, to zobaczymy, co się stanie. Ale autosave'a nagramy. Jeżeli wygramy, choć stracimy na przykład kilku dobrych żołnierzy, to raczej autosave'a nie będziemy włączali, będziemy się radzili z tym, co się dzieje. Co nas zostanie. Kurde, w tej Azji mamy tyle myśliwców, a jest taki problem. A najwięcej mamy widzieć w Ameryce Północnej i się nam nic nie dzieje. Okej, okay, miałem uzbroić żołnierzy. Na pewno ja. Zbroja. Szkoda, że nie mam pancerza hitynowego, bo by mi się teraz przydał. Dobra, na pewno ja. Teraz pewnie pójdą ci żołnierze, którzy są zmęczeni, czyli żółtek. Podejrzewam. Żółtek. Wolsocholik, tak. Tu jeszcze jest Montiusz. Fajnie, bo ile razy Montiusz ze mną szedł na misję, to tyle razy nie mieliśmy problemu z tymi misjami. Chyba, że Montiusz nie masz disabling shot, bo tutaj na tej misji to by się akurat przydało, jak nic. Szybko już uzbroiłem. Montiusz. Van Dorn. Van Dorn. Chciałbym dać ci ciężką plazmę, ale ta ciężka plazma musi niestety zostać dla kogoś innego. Czy dodatkowe naboje są mi potrzebne? No dodatkowe naboje nie brzmią źle. Ale chyba lepiej będzie brzmiała jeszcze jedna rakieta średerka. I dam ci lepsze celowanie. Jednak celowanie nam się może przydać na tej misji. Wolsocholika uzbrójmy.
Heavy laser i scope. Kurde, nie wiem, czy będę miał jakiegoś medyka na tej misji. Major. Cholera, nie będę miał medyka żadnego na tej misji. No to pięknie. Tobie muszę przydać, tak. Weźcie apteczki w takim razie, musimy jakieś apteczki wziąć. No medyk jest niby, ale raczej nie pójdzie na tą misję. Do 12 najlepszych idzie. To jest raz, dwa powiedzmy. 3, 4, 5, 6, 7, 8. No i tam czterech, to jakaś tam szansa jest na to. Smurfetka. Weźmiesz taką broń. Lepsze celowanie i apteczkę. Mam nadzieję, że moi ci obrona ci no. Jak to się mówi, nie wyposażenie, tylko. Kurde, zabrakło mi słowa. To kurde, zabrakło mi słowa. Ci żołnierze, którzy tam będą na tej misji już. To jest porucznik. Pączka na pewno uzbroimy. Nie dam mu zbroi, ale dam mu autolaser. Raczej nie będę miał żadnego gunnera na tej misji. Szkoda. Biały może pójdzie na... Zobaczymy, czy pójdzie na tą misję, ale lepiej go uzbroić. Apteczka. I mogę ma jeszcze jednego uzbroić. Dajmy złotemu. Znaczy złoty się na tej misji nie pojawił, ale... Ale dajmy złotemu tą mały ten karabinek. I to będzie na tyle. Jeszcze jakiegoś gunnera mógłbym jednego, pankowi mogę dać. Na wszelki wypadek. Panek raczej też nie pójdzie na tę misję. Ale lepiej, żeby był uzbrojony w razie czego. No i dobra. Jestem ciekawy jeszcze, czy nas atakują, więc spuszczamy czas. Nie. Czyli kolejną lekcję mamy dzisiaj. Kolejna lekcja. Jeżeli leci bardzo duży okręt tam, gdzie mamy bazę i podchodzi do lądowania, prawdopodobnie będzie atak na bazę. Ale jeżeli leci bardzo duży okręt i nie ma bazy w danym kraju, to mamy terror. No dobrze, dobrze. Czyli jeżeli jest misja, no trzeba zapamiętać po prostu, że w zależności od jakim kraju się pojawiają te okręty, to tak trzeba działać. No to teraz rozbrójmy wszystkich naszych żołnierzy. Dobra, na tą misję na pewno ja. Na pewno Sokole, Oko, Biały. Dobra, weźmiemy Molka Złotego i Panka. Pumę. W sumie jeszcze tylko jeden slocik jest. Olin, czy może ktoś inny? Może damy Sarze się wykazać? Może? Dobra, no to tyle. W następnym odcinku mamy terror. Choć z drugiej strony, tak, zamiast Molka, to bym jednak wolał... Ale tak, Wolek mam granaty, to może nie, to Molka są zestawny. Ale może zamiast... Carter będzie miała rakietę. Może zamiast... Biały znowu jest dobry, bo ma... strzał... close fire, czyli jeżeli będą kartki solidy się zbliżały, no to wtedy on by mógł strzelać. Snajper zawsze się przydaje.
Gdzieś bym tutaj chciał jeszcze może tego infantry wrzucić. Jeden gunner też nie jest głupi. To się zastanowię i w następnym odcinku podejmę decyzję, bo może gdzieś sobie wrzucimy tutaj jeszcze jednego infantry. Ale to się zastanowię w następnym odcinku. Bo skład się wydaje fajnie dobrany. Tak, mamy rakietiera, który potrafi strzelić i zadać duży damage na małej przestrzeni. Mamy Molka, który to samo potrafi rzucić granatą, czyli zadać obraźnia kilku. Tym bardziej, że krysalidy się lubią czymś razem. Ja jestem jako infantry. Snajper się przydaje najczęściej. Najczęściej się przydaje. Więc snajpera sobie weźmiemy. Nawet dwóch snajperów coś czuję, bo pomatasz będzie pewnie snajperem. Gunner jako duże obrażenia też jest fajny. Tu mamy znowu bonus, jaki daje nam walka z bliska. Jakby były bez ikery, to się to może robić robotę. No może tak zostawimy, zobaczymy w następnym odcinku. Jeszcze się... Dzisiaj już nie będę nagrywał, więc przez noc może coś wymyślę. No to trzymajcie się. Na razie. Cześć.